kapłaństwie z ojcem generałem zakonu franciszkanów i ojcem Konradem, definitorem generalnym, z ojcem generałem zakonu michalitów, przełożonym konferencji wyższych przełożonych zakonnych naszej ojczyzny oraz księdzem kanonikiem proboszczem katedry na Wawelu. Szanowny panie wojewodo, szanowny panie przewodniczący sejmiku małopolskiego wraz z małżonką, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. W dzisiejszej liturgii związanej z uroczystością zwiastowania Pańskiego jedno słowo staje się najważniejsze. Staje się kluczem tego wszystkiego, co przeżywamy. Jest to słowo chodię. Dzisiaj. A ponieważ jest to słowo włączone w liturgię i będące wyrazem liturgii uroczystości zwiastowania Pańskiego, zawiera w sobie wielokrotne znaczenie. Bo najpierw jest to chodię dzisiaj zapowiedziane przez proroka Izajasza i jego rozmowę z królem Achazem. Królem, którego serce dalekie było od Boga jedynego i prawdziwego. I dlatego pokrętnie nie chciał zobaczyć, ujrzeć żadnego znaku o tym, że Bóg jest i że Bóg działa. I dlatego jego słowa nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Ale Bóg chciał być obecny w dziejach Izraela. Bóg chciał przeniknąć swoją obecnością dzieje ludzkości. I stąd zapowiedź owego chodię. Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna. I nazwie go imieniem Emanuel. To znaczy Bóg z nami. Od tego wydarzenia między Izajaszem a Achazem upłynęło około 8 wieków. I księga już Nowego Testamentu, list do Hebrajczyków, ukazuje tajemnicę życia Trójcy Przenajświętszej, życia, które jest nastawione na obecność Boga pośród ludzi, na objawienie się Boga jako Emanuela, Boga z nami. I stąd ten niezwykły dialog między Ojcem Przedwiecznym a jednorodzonym Synem Bożym. Ponieważ wiedział, że Ojcu nie podobały się ani samopalenia, ani ofiary za grzech. Dlatego powiedział, oto idę, bo tak napisano o nim w zwoju księgi. Oto idę, aby wypełnić Twoją wolę, Boże. To była decyzja dokonana w samym łonie Trójcy Przenajświętszej. W tym świętym dialogu miłości i posłuszeństwa między Ojcem a Synem. I przedłużeniem właśnie tego zdarzenia jest to, co się dokonało chodię dzisiaj w Nazarecie. W
ubogiej grocie, jakiej wiele było wtedy w tamtym miasteczku. Na przekór potędze ówczesnego świata, jaką były rządy cesarza Augusta, obejmujące niemal cały ówczesny świat. Na przekór rządom w Palestynie okrutnego króla Heroda. Bóg chce pokazać, że jest obecny, że jest najwyższy i że nie ma dla Niego nic niemożliwego. A to niemożliwe to wejście całej Trójcy w rzeczywistość człowieczą. Bóg chce, Bóg powołuje niewiastę, dzieweczkę nazaretańską, by zechciała być matką Jego wcielonego Syna. I to mocą Ducha Świętego, który ma ją osłonić i przeniknąć swoją łaską. A ona prawdziwie kecharitomene, pełna łaski, gracja plena, w której w najwyższy sposób objawia się prawda o tym, że człowiek jest stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. Ona mówi, niech mi się stanie. Oto ja służebnica Pańska. I jej fiat, niech się stanie. Wypowiedziane hodie. Pokazało najpierw, kim jest Bóg, dla którego nie ma nic niemożliwego, a jednocześnie postawiło pytanie, kur deus homo, dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Dlaczego stał się człowiekiem i zamieszkał między nami? Dlaczego w ten sposób okazał się prawdziwie Emanuelem, Bogiem z nami? Bo to wydarzenie, które stało się hodie dzisiaj w Nazarecie, tyle mówi o Bogu i tak wiele mówi o człowieku. O Bogu, który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I o człowieku, o niej, dzieweczce nazaretańskiej, kecharitomene, ale także o tych wszystkich, którzy na jej wzór złączyli swoje losy z Jezusem Chrystusem. Którzy w Niego uwierzyli, którzy przyjęli, że Bóg z nami znaczy to, że jest to Bóg wcielony, który oddał swoje życie za nas, dla naszego zbawienia na wzgórzu Golgoty, a potem zatriumfował nad wszelkim grzechem, śmiercią, szatanem, zapowiadając jednocześnie, że przyjdzie w dniu parozji jako ostateczny sędzia żywych i umarłych. To hodie, które przeżywamy dzisiaj, miało swoje szczególne znaczenie najpierw mniej więcej 800 lat temu. Wtedy, kiedy zgodnie z wyrokami Bożej opatrzności
Na ziemi włoskiej pojawił się święty Franciszek. Mówiono o nim, kto zobaczył Franciszka, zobaczył Chrystusa. Tak bardzo złączył swój los z Jezusem Chrystusem. Tak głęboko w Niego uwierzył, stawiając ówczesnemu światu raz jeszcze pytanie o to, co znaczy, że nasz Bóg jest Emanuelem i co znaczy, że człowiek jest stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo w swojej rzeczywistości duchowo-cielesnej. Był to przecież czas pogardy materii i cielesności. Był to czas Katarów, Albigensów i Waldensów. Podważano całą prawdę o człowieku stworzonym na obraz i Boże podobieństwo. I teraz Franciszek, który pokazuje, kim jest Bóg, Stwórca cudownego świata, wysłowiony w Jego pieśni o stworzeniu. A jednocześnie na czym polega to uniżenie się, ta kenoza Boga. Najpierw w tajemnicy wcielenia w tym roku obchodzimy 800-lecie Greccio, żłóbka, radości, że Pan się narodził pośród nas w Betlejem Judzkim, a potem ten drugi znak przejmującej kenozy wyniszczenia, który na ciele Franciszka kilka lat później, niewiele przed śmiercią, znalazł znaki ran na rękach, na nogach i na boku. To z tej wizji Boga, który stworzył cudowny świat i z tej wiary, że nas tak wszystkich umiłował, zrodził się wielu przecież odnogach i rodzinach franciszkańskich zakon świętego Franciszka. 400 lat temu przybył do nas, do Polski, do Krakowa w postaci rodziny ojców i braci reformatów. I był to znowu czas niezwykły, przynajmniej dla Polski, w jakiejś mierze dla Europy. Bo kwestionowano wtedy Boga, chrześcijan, głosząc potęgę Allaha. To wtedy właśnie Polska stawała się antemurale Christianitatis. Pamiętamy klęskę wojsk polskich pod Cesorą w 1620 roku, ale też wspaniałe zwycięstwo pod Chocimiem w 1621. To właśnie wtedy, kiedy Polska i Europa przynajmniej na jakiś czas mogła odetchnąć wolnością, przychodzą tutaj na polską ziemię bracia reformaci, by mówić ówczesnemu światu o Bogu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, o Jego Synie Jezusie Chrystusie, który tak umiłował świat, że stał się jednym z nas, biorąc na siebie cały ciężar naszego człowieczeństwa, za wyjątkiem grzechu. Ucząc nas wszystkich, co to znaczy prawdziwy humanizm. Bardzo mocne, a jednocześnie modne słowo XVI i XVII wieku. I kolejne hodie
to, które wpisuje się w 2023 rok. Nasza. Nie zrozumiemy tego czasu naszego bez kwestionowania Boga, bez tego procesu laicyzacji, który chce w imię tolerancji, a jednocześnie w imię wielkości człowieka usunąć z horyzontu naszego myślenia, naszego życia, naszego serca i naszej wyobraźni. Usunąć wszystko to, co o Bogu mówi. O Jego miłości do nas. O Jego pragnieniu, by być Emanuelem, Bogiem z nami. Nasze chodzie dzisiaj naznaczone jest wielkim sprzeciwem człowieka przeciwko Emanuelowi. I paradoksalnie po raz kolejny potwierdzają się słowa, że kiedy człowiek usuwa Boga ze swojej przestrzeni życiowej, to wtedy ginie także człowiek. Słowa Soboru Watykańskiego II. Ginie człowiek, bo przekreśla się w imię coraz bardziej wszechobecnej ideologii gender cały zamysł Boga co do małżeństwa, co do rodziny, co do powołania kobiety i mężczyzny. I tym bardziej to nasze dzisiejsze chodie, a zwłaszcza wasze, drodzy bracia franciszkanie, wasze chodie, domaga się jednoznacznego świadectwa o Bogu, jedynym Panu dziejów i historii ludzkiej. O Bogu, który jest prawdziwie Emanuelem i dla którego nic nie jest niemożliwe. A jednocześnie to chodzie, to czas szczególnego świadectwa o humanizmie, o rozumieniu nas samych jedynie przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. I stąd nasza dzisiejsza Eucharystia, dziękczynna za obecność, za pracę duszpasterską, za miłość tylu pokoleń ojców i braci franciszkanów, miłość do Boga, do Kościoła i do człowieka. A jednocześnie prośba zanoszona do Najwyższego, abyśmy nie zamykali oczu na nasze chodzie, abyśmy nie zagłuszali swoich uszu na wołanie współczesnego świata spragnionego prawdy. Abyśmy ciągle byli gotowi za Panienką Przenajświętszą powtarzać: oto ja, służebnica, oto ja, sługa Pański. Niech mi się stanie według Twego słowa. Niech mi się staje to, czego oczekujesz, Boże, od mojego chodzie, od mojego dzisiaj.